Grzesiu. Grzesiu. Co? Jem. Co? Zupa. Dobrze, cieszę się. To dzięki. Witam Was w świątecznym wydaniu Sieci Pytań, w którym zobaczymy realny przykład na to, jak mielno niszczy każdego. Krzysiu, jem zupę. Miałem Amigę, taką zajebistą, że aż się dyski paliły. Commodore 64, razem żeśmy grali wtedy w kontrę. Pamiętam, to chyba mieliśmy... A to ty miałeś komputer, a nie ja. Ale ja miałem Amiga. Znaczy zależy, no, układ zmechanizowany. No widzisz. Mi się wydaje, że Commodore 64. To w sumie pierwsze takie komputery, to żeśmy używali do grania. 14? No jak, gdzieś 14, no, 14 lat. Ja w ogóle, żeby założyć naszą klasę czy cokolwiek, to potrzebowałem kilku lat, żeby się zdecydować na to. Tak samo było właśnie z Facebookiem i... Nie potrafiłem jakoś się przełamać, nie? Do tego. Pierwszy to był Jackass. No, tytułował się Jackass z ulicy Dobrej. Były trzy części. Pierwsza część opowiadała o tym, jak założyłem właśnie tytułowanemu Pablowi skrzynkę na głowę. Czyli po prostu przebiła się przez niego cieniutka dykta, która wpadła na jego szyję. Drugi to był, jak zjeżdżał chyba na śmietniku. A trzeci to jak obraliśmy go perfumami jakimiś tam i podpaliliśmy. To był pierwszy filmik, mieliśmy chyba wtedy po 13 lat. Od urodzenia się znamy i zawsze się znaliśmy. Każdy za każdego się zawsze wstawi i zawsze się dobrze bawimy. Poznaliśmy się w sumie przez rodziców, tam stali się długi okres czasu. Mieszkamy w jednej klatce schodowej, na 4 piętra różnicy między nami. I no cały czas się widzimy. Przez 21 lat spotykam go praktycznie codziennie, po kilka razy. Znamy się na wylot. Patrzę na mieście. Cześć, jesteś ty, co jest zupę? Nie, to nie ja. Ja patrzę, to ten, co jest zupę? Ja, to Krzysiu, ja. Nie do wiary miałem, dokładnie. Mój tato, jestem ja, dokładnie to jestem ja. I nagle idę dalej i słyszę, dalej to samo. Codziennie jest to samo. Gdzie wyjdę? Codzina na rynek albo coś. Ludzie przede mną klękają, że jestem mieszniaszem albo bogiem. To już normalnie, że... Niektórzy się zakładają. Cięcie, panowie. Zaczęła się właśnie taka dłuższa impreza, bardzo długa. I stąd powstał właśnie ten filmik, stąd powstały te wszystkie w sumie filmiki. Każdy wiadomo, ma kaca na drugi dzień, ma kaca na trzeci dzień, ale kac po siódmym dniu to jest bardzo ciężka sprawa. Wszyscy do mnie mówili, że czemu nie jest przez trzy dni? Ja tak, wiesz, ciupali mnie, wszystko. I mówię, dobra, to ja tą zjem, tą zupę. I zacząłem jeść i pisać, że idzie Krzysiu. I mówię, Krzysiu, bo Krzysiu też mnie ciupał, że tej zupy nie jem. I mówię, Krzysiu. A on do mnie co? Ja będę go jem, on do mnie zupę. To dzięki. No i to naprawdę mnie to pocieszyło, że mam naprawdę człowieka, którego znam od małego, który mnie też pocieszy, nawet że jem tą zupę. Pomidorowa, moja ulubiona. To nawet ja nie wiedziałem. Ja takiego buraka miałem. Jak ten pomidor. Nie reklamowaliśmy tego. Po prostu kiedyś ktoś tam na Facebooku, ja tak zauważyłem to, udostępnił mój filmik. I tak sobie myślałem, no dobra, to ja sobie też go udostępnię. I tak patrzę, ty i 34 innych znajomych udostępnia film, coś tam. Tak się zaczęło, wchodzę 100 tysięcy, 200, 300, milion, 1 300 000, 1 400 000 i doszło do 1 600 000 i niestety nasz kanał został skradnięty, nie wiem przez kogo. To było 1,5 minuty czasu, jak ja właśnie z właścicielem domku w Mielnie rozmawiałem na temat tego, on do mnie zadzwonił, co się stało z filmami, nie? Ja mówię do niego, no nie wiem stary, podszedłem do komputera i tyle co odświeżyłem stronę, nie? Były 4 filmy. Odświeżyłem jeszcze raz, nie było żadnego. Odświeżyłem trzeci raz, było, że użytkownik zablokował swoje konto, coś tam. Mówię do niego, poczekaj Marcin, rozłączy się i zadzwonię do właściciela tego konta, żeby się zapytać, o co chodzi, nie? Zadzwoniłem, zapytałem się i okazało się, że hasło zostało skradnięte, w ogóle wszystko, nie?
Znaleźliśmy te filmy, nie jesteśmy w stanie robić pomówienia czy coś takiego. Znaleźliśmy u kogoś tam te filmy na koncie i podejrzewamy, że ta osoba, która pisała do nas o subskrypcję, żebyśmy polecali jego kanał, była osobą, która zabrała nam te filmy, bo te wszystkie filmy widnieją u niego na kanale z napisanym komentarzem, że właśnie użytkownik, coś tam, reaktywacja. I tak właśnie dlatego jest. Ogólnie to klejnuty i w ogóle jakieś kalibop i jakieś inne rzeczy, to było po prostu przerobione i cieszę się, że ktoś to wykorzystuje właśnie w celach promocyjnych nas. Bo on sobie to wykorzysta, on będzie miał wyświetlenia, ale promuje nas w ten sposób. Dlatego bardzo się cieszę z tego. Mnie cieszy to, że się ludzie uśmiechają, bawią się, że lubią to oglądać i w ogóle to jest naprawdę coś pięknego. I z tego się cieszę. Nie ma reguły na to. Możesz nagrać filmik, kiedy na przykład grasz sobie na pianinie i to zrobi furorę, a możesz nagrać filmik, kiedy właśnie no, jesz głupią zupę z zupki jakiejś tam, nie wiem, bifona czy czegokolwiek. I to też zrobi furorę. To nie ma reguły na to. Najważniejsze, już dobrze się bawić, na przykład imprezować na mnie? I w ogóle. To jest najważniejsze. To samo z siebie wychodzi wszystko. No. Na mnie na przykład działa to osobiście, ktoś opublikuje coś tam, ja sobie z ciekawości wchodzę i sprawdzam. Podoba mi się, opublikuję to dalej. Wiadomo, że większość społeczeństwa tam młodszego lubi filmy śmieszne, nie? Mnie to cieszy, że ludzie umią dokładnie obejrzeć to, że się cieszą, że nie zamulają na chacie, tylko obejrzą sobie ten filmik, się cieszą z tego i chodzą weseli, a nie, że chodzą też zamuleni. Nie mogę patrzeć na tych ludzi, którzy się smucą, którzy chodzą smutni. Ja mnie cieszy to, że oni się cieszą z tego filmiku i w ogóle to naprawdę taką mi satysfakcję naprawdę dają, że mnie to naprawdę cieszy na maksa. Ogólnie uczymy się zaocznie i pracowaliśmy, w sumie już nie pracujemy, bo wyszły tam jakieś problemy. Ale jemy dalej zupę i to jest najważniejsze. No i melanżujemy, nie? Takie życie typowo studenckie, znaczy ja akurat nie studiuję, ale mówię, życie typowo studenckie. Pracujemy, uczymy się jako, żeby się utrzymać. Nie urodziliśmy się w bananowych rodzinach, żeby nam ktoś tam dawał pieniądze na to, żeby żyć tutaj. Ale jakoś żyjemy, utrzymujemy się i staramy się o to, żeby było wszystko. Marchewka, grochówka, tego paszet, taki żywy, mięso mielone, czekaj co, ziemniaki, wegeta, sól, pieprz, te przyprawy do kurczaka i wymieszać. I dokładnie 30 sekund, żeby to ładnie dobrze pogrzać. Tylko przykryte to musi być tak, wiesz, no dokładnie. I to się tak gotuje. 30 minut. Dokładnie tak. Taka i zadział rękawie, dokładnie. Ale pyszne, brzusio pełny, ale pyszne. Dokładnie to jest. Chciałem ci powiedzieć, nagrywaj to doskonale, osłoś tutaj na mnie proszę, przypudruj mnie, proszę tutaj, wiesz, o. Wiesz, dlaczego ci odpowiadałem na te pytania wszystkie? Nie wiem. I na ostatnie ci nie odpowiem, albo odpowiem, no dobra, odpowiem. Wiesz, że? Nie wiem. Nie dlatego, żeby być w telewizji, żeby być w telewizji studenckiej, żeby być kula daje fula, tylko dlatego, że po prostu mi się podobasz. I starczy, jestem Dariusz z trudnych spraw.